możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że każde z 13 tysięcy dzieci, które uczęszczają do koszalińskich szkół, dostanie ciepły posiłek w szkole. Możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że żadne dziecko z koszalińskiej szkoły nie wyjdzie głodne, że nie będzie dzieci, które nie dojadają. Wprowadzając ten pomysł, zwiększamy również wpływ na kształtowanie zwyczajów żywieniowych dzieci, bo oprócz tego, że w takiej szkole jak osiemnastka są dzieci, które mogą nie dojadać, ponieważ ich rodzice albo się nie łapią na widełki opieki społecznej, albo wstydzą się po prostu stygmatyzacji społecznej związanej z korzystaniem z usług MOPR-u. Ale oprócz takich dzieci są także dzieci, które mają nadwagę. Według ogólnopolskich badań 30% 11-latków i 14-latków jest dzisiaj z nadwagą. Szkoła musi promować dobre wzorce, musi promować dobre odżywianie i włączenie takiego programu Właśnie żywienia dzieci w szkołach pozwoli nam mieć na to wpływ. Taki program kilka dni temu został uruchomiony w Łodzi dzięki staraniom obywatelskiej koalicji Tak dla Łodzi. Jeżeli to jest możliwe w Łodzi, to nie ma żadnego problemu, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby się nie dało również zrobić w Koszalinie. Przez ostatnie parę tygodni rozmawiamy z mieszkankami, mieszkańcami Koszalina o tym, czego potrzebują od koszalińskiej edukacji, co im przeszkadza, co chcieliby, żeby było inaczej. Najczęstszy temat, jaki wraca, to są właśnie świetlice szkolne. Rodzice mówią, że są one czynne zbyt krótko, że uniemożliwia im to aktywność zawodową, że zmusza do bardzo poważnych kombinacji. My to zmienimy. Sprawimy, że te świetlice będą czynne dłużej. Zaprosimy do współpracy organizacji pożytku publicznego, zaprosimy wolontariuszy, zaproponujemy zajęcia psychoedukacyjne, rozwojowe, tak aby te świetlice bardziej niż dzisiaj służyły wszystkim rodzicom. Prowadzenie szkół, placówek oświatowych w mieście to jedno z głównych zadań samorządu miejskiego, jedno z takich zadań, które ma bezpośrednie przełożenie na jakość życia, na sposób i zadowolenie mieszkańców. Sposób zarządzania placówkami przekłada się w sposób bezpośredni na funkcjonowanie wielu obywateli naszego miasta. My w swoim programie mamy kilka takich rozwiązań dość łatwych i prostych, których wprowadzenie spowoduje, że placówki oświatowe w Koszalinie będą bardziej optymistyczne, bardziej uczniowie chodzący do szkół będą bardziej zadowoleni z tego. Tak jak już tutaj przedmówcy wspomnieli, bezpłatne posiłki, wprowadzenie, dodatkowo mamy pomysł na wprowadzenie szafek dla każdego ucznia, ażeby pozbyć się noszenia ciężkich tornistrów do szkół. Chcemy także, aby szkoła funkcjonowała w taki sposób, że oprócz zajęć tych obowiązkowych, które muszą być realizowane do południa, również po południu szkoła żyła, żeby były tam prowadzone dodatkowe zajęcia sportowe, rekreacyjne, aby znalazły się pieniądze na to, żeby młodzież była zagospodarowana, żeby mogła w tych szkołach spędzać dodatkowo czas popołudniami i realizować tam swoje różnego rodzaju zainteresowania. W swoim programie, tak jak tutaj też wspomnieli przedmówcy, my pamiętamy o nauczycielach, o ich ciężkiej pracy i tak jak tutaj wspomniał kandydat na prezydenta, chcemy, aby każdy z nauczycieli był doceniony dodatkiem, który może ich motywować za wychowawstwo klasy w tej kwocie 200 zł wspomniane. Chcemy również, aby pamiętać, że szkoły to nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale również cała rzesza pracowników administracji i obsługi, o których trzeba pamiętać, że oni również ciężko pracują, a są naprawdę bardzo kiepsko wynagradzani, więc o tym również należy pamiętać.